i poszli na to. Kolejna edycja biegu po nowe życie w Wiśle za nami. W wydarzeniu tym wzięły udział gwiazdy ekranu, dziennikarze, sportowcy oraz osoby po transplantacji, które startują w marszu Nordic Walking. Nie sam marsz jest jednak ważny, a idea, jaka przyświeca temu wydarzeniu. Chodzi o promocję transplantologii. Super miejsce, jestem pierwszy raz w Wiśle. Świetna pogoda, super inicjatywa, więc mam nadzieję, że będę co roku. Sport sportem, piękna pogoda, relaks, ale chodzi o tą transplantologię. No tak, bo ja też wcześniej nie widziałem dużo na ten temat i trzeba uświadamiać ludzi, że jak bardzo ważne to jest. I właśnie to po co jest ta inicjatywa. I ja przekażę następnym 10 osobom, te 10 osobom, następnym 10 i będzie większa świadomość w nas. Jest coraz więcej takich ludzi, którzy są gotowi dzielić się organami. Oczywiście jest mnóstwo takich, którzy czekają na organy. Natomiast jest jeszcze to ogniwo pośrednie, czyli kliniki, czyli cała ta infrastruktura. I te infrastrukturę trzeba zbudować. Trzeba budować, a na to trzeba dużo pieniędzy, a te pieniądze są między innymi z państwa. Koniec. Także to powinno się zmienić w głowach przede wszystkim też polityków, którzy wpływają na to, żeby pieniądze z Ministerstwa Zdrowia szły na transplantologię i to takim bardzo szerokim strumieniem. Jest to wspaniała idea i po to tu jesteśmy, żeby ją nagłosić, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Bo nie da się ukryć, niewiele osób wie o tym, że swoimi narządami, które w pewnym momencie są już nam niepotrzebne, może komuś uratować życie. To jest niesamowita impreza i wiem, że co roku chcę tutaj przyjeżdżać, chcę tu wracać dla tych ludzi, bo ci ludzie dają tyle pozytywnej energii, że warto tu być. Człowiekowi po pewnym dystansie chce już się zacząć biec, ale tutaj mieszkańcy Wisły pilnują i gdy tylko widzą, że ktoś zaczyna biec, to zaraz dropują, więc to jest naprawdę trudne, mięśnie bolą, bo na co dzień nie są używane do szybkiego chodu, a 1 kilometr szybkim chodem jest to naprawdę duży dystans. Akcja jest w ogóle niesamowita. Są tutaj chyba wszystkie media z całej Polski, ludzie znani, więc ta akcja co roku odbija się szerokim echem, uświadamia ludzi i przynosi pozytywne efekty. Co roku jak jest bieg po nowe życie, jest pogoda, także cieszę się, tym bardziej, że poprzez pogodę mamy tłumy mieszkańców i turystów w Wiśle. Tłumy mieszkańców, ale też celebrytów chyba, ja mam wrażenie, co roku więcej. Tak, co roku więcej, 180 bodajże 60 osób dzisiaj startuje, 60 ponad sztafet, rewelacyjnie. Ambasadorem wydarzenia jest Przemysław Saleta. Są lepsze lata i gorsze, ale ciągle jest przepaść nas dzieli, jeśli chodzi o czołówkę światową czy europejską, bo tych przeszczepów rodzinnych w Polsce jest 4-5%, a w Skandynawii czy w Stanach Zjednoczonych 50%, więc widać, ile pracy jest do zrobienia. Tylko wydaje mi się, że to jest praca przynajmniej na pokolenie. Czyli co, taki bieg, taka akcja jak dzisiaj, to taka kropla w morzu potrzeb? Tak, ale ja myślę, że nie da się zmienić świadomości tak bardzo szybko. Tak? To wszystko to jest zresztą taki delikatny temat, który jest łatwo zepsuć, natomiast ciężko naprawić. Trzeba to robić z wyczuciem, delikatnie. My robimy tę imprezę w taki bardzo pozytywny sposób. Chcemy pokazać poprzez sport, że po przeszczepie ludzie wracają do normalnego życia, do uprawiania sportu. I także to nie jest w ogóle event na temat choroby, tylko na temat powrotu do zdrowia i do życia. Jak sama nazwa wskazuje, bieg po nowe życie. Bieg po nowe życie. Naprawdę można pomóc bliskiej osobie, samemu nic nie tracąc jakości życia. O kondycję polskiej transplantologii zapytaliśmy profesora z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie. Profesor Andrzej Chmura od lat wspiera bieg po nowe życie. Jak to jest z tą transplantologią w Polsce? Coś się zmienia? No niestety ostatnie 3 lata były gorsze niż poprzednie i na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten rok był jakiś wyjątkowo lepszy. Także na razie mamy, powiedzmy, stagnację na poziomie bardzo średnim europejskim. O nowym życiu i to dosłownie może mówić Jan Stępniak, który od 11 lat żyje z przeszczepioną nerką. Po przeszczepieniu otrzymałem nowe życie, bo jakość tego życia na dializach, kiedy dializowałem się 13 godzin na dobę, codziennie, może pani sobie najbardziej to zobrazować, wyobrazić, nie była najlepsza.
dzisiaj mogę powiedzieć, że żyję pełnią życia, bo jadam tabletki dwa razy dziennie, co 12 godzin. Właściwie poza tym, że muszę trochę o siebie dbać, bo mamy obniżoną odporność z racji przyjmowanych leków, to ja mogę powiedzieć, żyję normalnie, tak jak każdy człowiek. A może nawet więcej, nie zawaham się powiedzieć, bo w podziękowaniu za ten heroiczny gest, którego dokonali bliscy naszego dawcy, dawcy zmarłego, tak jak w moim przypadku, osoby, która zmarła, odeszła od nas. Rodzina w tym trudnym momencie wyraziła zgodę na pobranie narządów i dzięki temu kilka osób otrzymało swoją szansę na życie. Bo musimy wiedzieć, że o ile na nerkę mogłem czekać, dializując się, o tyle osoba, która otrzymała serce, nie mogła za długo czekać. I w przypadku takich osób, jeżeli nie znajdzie się dawca, one umierają. Także myślę, że my, osoby po przeszczepieniu, jesteśmy tutaj najlepszym przykładem, że to nowe życie to nie jest no i teraz druga ekipa takie sobie powiedzenie, tylko nasze życie. I to, czy my będziemy dzisiaj pierwsi, drudzy, trzeci na mecie, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Bo myśmy już wygrali. Wygraliśmy nasze życie. My wszyscy po przeszczepieniu tutaj. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymi.